Czym jest dla Ciebie sukces? Sukces w tej dziedzinie czy w tej dziedzinie? Jak odczuwasz sukces? Czy sukcesem jest realizacja Twoich marzeń i Twoich pragnień? Z pewnością tak. Wiesz, każdy z nas ma takie momenty, gdzie ten sukces staje pod znakiem zapytania, gdzie mamy wszystkie inne odczucia, ale nie te, które mieć powinniśmy. Wątpimy w siebie, wątpimy w siły wyższe, wątpimy w nasze marzenia, w nasze pragnienia, w to wszystko, co dla nas ważne. Mamy poczucie naszej niskiej własnej wartości. Nie kochamy siebie. Wyrzucamy sobie niedoskonałość, że nie jesteśmy dość dobrzy. Do tego czasami dochodzą trudne sytuacje życiowe. Brak miłości, choroba, niezdany egzamin, jakieś inne bariery i kamienie na Twojej drodze. Wiesz, dzisiaj na naszym 110. spotkaniu otrzymamy kolejne wskazówki. I to pierwsze, najważniejsze przesłanie brzmi: sukces w każdej dziedzinie, realizacja Twoich marzeń i Twoich pragnień. Tego, co jest głęboko schowane w Twoim sercu, dokładnie teraz staje się możliwe.